Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jarosław przed chwilą jeszcze poprawiał okulary, bo my w biegu oczywiście... No bo ktoś tutaj mi, że tak powiem, paluchem... Upaćkał, to nie byłam ja, absolutnie nie byłam ja. Dzisiaj będziemy poruszać bardzo różne tematy. Zastanawialiśmy się znowu tutaj z drogą Magdaleną, czy może gitarę byśmy i zrobili jakieś riffy, ale to już było. To już było, zaczynamy program. Panie doktorze. Historyk Akademii Ignacjanów w Krakowie. Pan doktor, jaki zadowolony, wesolutki w niedzielę. Czekaj, szukam pana doktora w tej kamerze. Witam serdecznie, panie doktorze. Pojawiają się różne teorie na ten temat. A kawa, spytajmy o kawę pana doktora, żebyśmy tak jeszcze, wiesz, wprowadzanko zrobili. Była kawka? Na luźno. No ja nie rzucę. Do zobaczenia, Daniel. Widzą Państwo, Daniel, wszystkiego dobrego. No rock and roll jest, rozumiesz, bądź sobą. Oczywiście, no, Magdalena, bądź sobą, to jest rock and roll w czystej postaci. W czystej postaci, a my teraz musimy znów zmienić temat, ale chcemy go zmienić, bo temat jest ważny. Ważny. Tak. Ewa Smolińska, rzecznik prasowy... Dyrektora aresztu śledczego na Grochowie jest Ewa. My się z Ewą oczywiście znamy, bo żeśmy rozmawiali parokrotnie. Tak. Dzień dobry. Cześć, Ewa. Dzień dobry, witam serdecznie. Ewa, nietypowa sytuacja, to znaczy dla ciebie typowa. A dla nas fajny pretekst. A dla nas fajny pretekst. Resocjalizacja przez pomaganie zwierzątkom, pieskom. I fundacji, i schronisku. Skąd ten pomysł? Skąd ta inicjatywa?